Już od początku czerwca słyszeliśmy na Majdanku odgłosy zbliżającego się frontu wschodniego. Słychać było głuche dudnienie armat. Niemcy w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego już w marcu i kwietniu ewakuowali gro więźniów obozu na Majdanku. Wyszły wtedy ogromne transporty w kierunku na Oświęcim, które potem dotarły przeważnie do Gross-Rosen i dalej do Czechosłowacji Leitmeritz. Na Majdanku została grupa tak zwana likwidacyjna, mniej więcej około 600 więźniów, którzy w większości stanowili kapo niemieccy i byli funkcyjni obozowi, a Polacy to byli przeważnie fachowcy, którzy przeznaczeni byli do likwidacji obozu. Ja pracowałem dotychczas w komandzie Farbereitschaft, to znaczy w warsztatach samochodowych przeznaczonych do utrzymywania w odpowiedniej, powiedzmy, gotowości taboru samochodowego, ponieważ samochody były potrzebne, niezbędne do ewakuacji i likwidacji obozu, do wywożenia zarówno majątku, jak i ludzi. W związku z tym my jako fachowcy, powiedzmy, od naprawy tych samochodów i utrzymywania ich gotowości bojowej, jeśli się tak wyrażę, również zostaliśmy w całości pozostawieni w tym komandzie. Było nas ogółem 9. Naturalnie w ostatnich tych miesiącach, to znaczy w czerwcu i lipcu, nie było już mowy o bieżących naprawach samochodów, bo Niemcy mieli na głowie inne sprawy, mianowicie w ogóle likwidację majątku. I dziwna rzecz, my, fachowcy samochodowi, zostaliśmy na przykład użyci do rozbiórki drewnianych nar, tak zwanych, to znaczy tych, powiedzmy, słynnych stanowisk do spania, trzypiętrowe łóżka. No więc nosiliśmy te rozebrane łóżka na jedno miejsce gdzieś na polu pierwszym i to rzekomo miało być potem wywiezione.